Dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o tym, co dzieje się na Białorusi pod rządami Aleksandra Łukaszenki, jaką rolę w tych zajściach odgrywa Rosja pod rządami Władimira Władimirowicza Putina. Wraz z Państwem mam przyjemność gościć Panią Annę Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, co dzieje się obecnie na Białorusi. Łukaszenka porywa samolot z cywilami i siłą zawraca do Mińska. Porywa dziennikarza Romana Protasiewicza. Co jeszcze Łukaszenka może uczynić? Tak naprawdę trudno powiedzieć, co Aleksandr Łukaszenka jeszcze ma w planach. Natomiast warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy, to znaczy to porwanie, w zasadzie zmuszenie do lądowania samolotu Ryanair było podyktowane kilkoma rzeczami. To znaczy po pierwsze jest to element rozprawy z niezależnymi mediami, z niezależnymi dziennikarzami. Po drugie, bardzo czytelny sygnał dla diaspory białoruskiej, dla tych osób, które z Białorusi zwyczajnie musiały jechać w obawie przed prześladowaniami, że jesteśmy w stanie, my, Białoruś, my, KGB, skonstruować przeciw Wam taką operację, że zostaniecie dostarczeni do państwa białoruskiego i tutaj osądzeni. No a po trzecie, jest to po prostu element pewnego umacnienia wizerunku w stosunku do Rosji, o której będziemy mówić za chwilę. Czy Aleksandr Łukaszenka może coś więcej? No to jest dobre pytanie, bo to była dość spektakularna akcja, która jednak wywołała dość mocną reakcję wśród państw zachodnich, państw Unii Europejskiej, ale również natowską reakcję i również reakcję OBWE. Natomiast ja się spodziewam jednej rzeczy, że w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy najpewniej, nasze państwa, unijne państwa będą narażone na prowadzenie przez białoruskie KGB we współpracy z rosyjskim FSB operacji specjalnych, które będą wymierzone przede wszystkim w obywateli Białorusi. Czy według pani Łukaszenki można nazwać terrorystą? To jest trudne pytanie, dlatego że jeśli pomyślimy o tym akcie zmuszenia do lądowania, to w zasadzie został on nazwany terroryzmem państwowym. Jako takim pewnie Łukaszenki bym nie nazwała terrorystą, natomiast absolutnie jest to władca autokratyczny, więc chyba na tej kategorii, która jest kategorią politologiczną, bym poprzestała. Unia Europejska jesienią zeszłego roku nałożyła sankcje na Łukaszenkę. Czy nie były one według Pani za słabe i czy nie powinno ich się jeszcze bardziej poszerzyć? One będą poszerzone, to znaczy już teraz mamy bardzo mocny odsłuch z Brukseli, że ze względu na to, co się stało z samolotem Ryanair, na 100% sankcje będą rozszerzone. Zresztą ostatnie spotkanie Rady Europejskiej też na to wskazuje, począwszy od zablokowania przestrzeni powietrznej dla samolotów Białawi przez sugestie, żeby europejskie linie lotnicze omijały białoruską przestrzeń powietrzną. Po oczywiście mocniejsze sankcje gospodarcze. Trudno powiedzieć, jakie one będą, dlatego że to jest stanowisko w zasadzie prawie kilkudziesięciu państw, które musi się utrzeć, które mają własne partykularne interesy. I oczywiście my zawsze możemy narzekać, że te sankcje unijne były za słabe, bo one nie były mocne. One to było w zasadzie sankcje personalne plus niewielkie symboliczne sankcje gospodarcze. I też wszyscy sobie zdają sprawę z tego, co można zastosować, żeby Białoruś zabolało, białoruskie władze zabolało, tylko problem oczywiście zawsze był związany z tak zwaną moralnością tych sankcji, to znaczy, że one też uderzałyby w białoruskie społeczeństwo bezpośrednio. I warto też zwrócić uwagę, że to nie tylko jesień ubiegłego roku, jeżeli chodzi o sankcje unijne, bo ta procedura nakładania sankcji to już ma co najmniej kilkunastoletnią historię. Jaka jest według Pani rola Rosji w całej tej sytuacji? Ja bym powiedziała, że kluczowa, jeżeli w jednym słowie, natomiast absolutnie bez wsparcia ze strony Rosji Łukaszenka by się nie zdecydował na taką operację specjalną. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Zresztą, że było to przygotowane z Rosjanami, świadczy też operacja medialna, jaką rosyjskie media zastosowały krótko po w niedzielny wieczór, jeszcze w zasadzie jak samolot Ryanair jeszcze przebywał na lotnisku w Mińsku. Natomiast to oczywiście jest gra, która jest grą na korzyść Władimira Putina, na korzyść Kremla, dlatego że każde takie działanie białoruskiego reżimu powoduje jeszcze większą jego izolację i powoduje jeszcze większe uzależnienie od Rosji. A warto też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w tym momencie w zasadzie to Rosja jest gwarancją przetrwania Aleksandra Łukaszenki, o czym niemal wprost mówią rosyjscy i białoruscy eksperci.
że to do Putina Aleksandr Łukaszenka w panice dzwonił tuż po ubiegłorocznych wyborach prezydenckich z prośbą o pomoc i że to bez wsparcia rosyjskiego, gospodarczego, politycznego i militarnego prawdopodobnie Aleksandra Łukaszenki już by w tym momencie nie było. No my go oficjalnie nie uznajemy za prezydenta, ale nie pełniłby na pewno tego urzędu. Łukaszenka kilka lat temu grał przeciwko Rosji i próbował układać się z Zachodem. Teraz rozmawia z Putinem. Co pani o tym sądzi? Nigdy nie było tak, że Łukaszenka grał przeciwko Putinowi. Absolutnie. To jest tak, że owszem, otwierał się na Zachód, rozmawiał z państwami unijnymi. Były prowadzone również bardzo zaawansowane rozmowy białorusko-natowskie. Natomiast to nie jest tak, że Aleksandr Łukaszenka w jakikolwiek sposób przekroczył czerwone linie rozrysowane przez Władimira Putina. A Białoruś ciągle pozostaje i pozostawała lojalnym sojusznikiem Rosji. Pozostawała częścią takich organizacji choćby jak Euroazjatycka Unia Gospodarcza czy Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. No i też warto zwrócić uwagę, że oba państwa tworzą państwo związkowe od 2000 roku, czyli bardzo silny wspólny organizm. Oba państwa są bardzo silnie powiązane militarnie, więc nie byłoby mowy o tym, że cokolwiek Łukaszenka by robił przeciwko Putinowi. Według pani reżim Łukaszenki ile może trwać? 2, 5, 7 lat? A może 2 dekady? No to jest pytanie z gatunku szklanej kuli. Bardzo trudno jest na nie odpowiedzieć, dlatego że czynników, które wpływają na to, jak długo Aleksandra Łukaszenka pozostanie u władzy, jest bardzo dużo. Przede wszystkim jest to oczywiście białoruskie społeczeństwo, które ma najwięcej i powinno mieć najwięcej do powiedzenia w tej całej historii. Po drugie, układ sił w Rosji i to, jak Rosjanie będą, czy w zasadzie Rosja, władze rosyjskie będą podchodziły do Białorusi, bo jeżeli zaczną się przemiany w Rosji, ja nie mam wątpliwości, że zaczną się przemiany również na Białorusi. Bardzo dużo będzie zależało od podejścia Kremla do Łukaszenki, bo tajemnicą Poliszynela jest, że Putin za Łukaszenką nie przepada i że pewnie dużo by dał, żeby jednak Łukaszenka przestał pełnić funkcję prezydenta Białorusi. Tyle, że nie w takich okolicznościach jak w ubiegłym roku, bo to by oznaczało, że ulica zdecydowała o losie prezydenta, a na to już Putin sobie nie mógł pozwolić ze względu na własne protesty i sytuację społeczną w Rosji. Więc tych czynników jest bardzo dużo. To, co można powiedzieć na pewno, Aleksander Łukaszenka zrobi wszystko, żeby władzę utrzymać się jak najdłużej, co najmniej do końca tej kadencji. Natomiast czy mu się to uda, będzie pewnie zależało w dużym stopniu od Rosji, będzie też zależało od rozmów o pogłębionej integracji z tym państwem, będzie też zależało od całego procesu zmiany konstytucji, bo nieformalnie przecież wiemy, że jeszcze z rozmów z Soczi z ubiegłego roku, z jesieni, że podobno Władimir Putin miał wręcz zażądać, że w momencie, kiedy zostaną wprowadzone poprawki do białoruskiej konstytucji, mają zostać rozpisane wybory, najpierw prezydenckie, potem parlamentarne, i że były naciski ze strony Rosji, żeby już Łukaszenka w tych wyborach prezydenckich nie kandydował. A nie uważa pani, że Łukaszenko będzie rządził po prostu dopóki będzie żył? Nie, nie sądzę, dlatego że, tak jak wspomniałam, my nie znamy wielu czynników, które mogą wpłynąć na to, że on jednak zostanie pozbawiony tego urzędu albo sam z niego zrezygnuje. Bo nam się dzisiaj może wydawać, że Łukaszenka będzie wieczny, a za paręnaście miesięcy sytuacja będzie diametralnie się różniła od tej, którą mamy teraz. Przejdźmy do spraw ogólnych. Jak wygląda życie na Białorusi, patrząc oczami zwykłego takiego białoruskiego obywatela? To zależy, czy pan pyta o to, jak wygląda teraz w trakcie nakręcającej się spirali represji, czy jak wyglądało jeszcze do wyborów prezydenckich w ubiegłym roku, bo do czasu wyborów prezydenckich to bym powiedziała, że normalne życie zwykłych ludzi, jak w zasadzie może nie w każdym innym państwie, ale prawie, ze stabilną sytuacją mimo wszystko społeczną i polityczną. Natomiast teraz ta sytuacja się jednak mocno różni, bo spirala represji jest bardzo mocno nakręcona. Ludzie się boją wypowiadać politycznie. Bardzo wiele osób trafiło do aresztów po protestach. Bardzo wiele osób dotknęła bezpośrednio pałka milicyjna czy omonowska. Bardzo wiele osób musiało z Białorusi po prostu wyjechać. Część rodzin pozostaje w zasadzie w charakterze zakładników na Białorusi. Tych osób, które z tego państwa musiały wyjechać, więc to jest bardzo trudne pytanie. Oczywiście to, co jeszcze nas czeka, to jest pewnie pogłębiający się kryzys gospodarczy.
w tym państwie, który na pewno też będzie niekorzystnie rzutował na sytuację społeczną. Chodziło mi też o sytuację taką ekonomiczną, ceny towarów w stosunku do zarobków. Ja bym powiedziała tak, to znaczy najłatwiej się oczywiście wypowiadać o tym, jak to wygląda w Mińsku, więc zarobki oczywiście są mniejsze niż w stosunku do polskich. W ogóle średnia zarobków na Białorusi to jest mniej więcej w przeliczeniu około 500 dolarów. Natomiast ceny są podobne do polskich. Więc to jest duża sztuka, żeby się spokojnie utrzymać na Białorusi. Natomiast warto też zwrócić uwagę, że na przykład Mińsk jako miasto jest bogatym miastem. Jest to stolica, gdzie jest skoncentrowany przemysł, gdzie się dobrze zarabia, gdzie są skoncentrowane, czy w zasadzie były przynajmniej do pewnego stopnia dotychczas przemysłu nowych technologii, zwłaszcza sektor IT, w którym zarabiało się naprawdę przyzwoicie. To przejdźmy może teraz do Polaków mieszkających na Białorusi. Jaka jest przyczyna tego, że Łukaszenka wybrał sobie mniejszość polską za wroga? Dwie przyczyny. 2005 rok, czyli tak naprawdę rozprawa ze Związkiem Polaków na Białorusi, która spowodowała, że Związek został podzielony na dwa. Jeden, który jest uznawany przez Warszawę, drugi, który jest uznawany przez Mińsk. To nie była rozprawa z polskością jako taką, tylko to była największa niezależna organizacja z naciskiem na słowo niezależna. A wszystko, co było niezależne, nie podobało się reżimowi, więc trzeba było umieścić tam swojego człowieka i to spowodowało bunt ze strony mniejszości polskiej. A potem się już historia potoczyła tak, jak się potoczyła, czyli siłowe odbieranie majątku temu z punktu widzenia Mińska nielegalnemu Związkowi Polaków, prześladowanie jego działaczy, utrudnianie możliwości nauczenia języka polskiego itd., itd. Teraz sytuacja z uwięzionymi działaczami ZPB na czele z Angeliką Borys i Andrzejem Poczobutem jest troszeczkę inna. Bo oczywiście z jednej strony ona dotyczy tego, że to znowu byli niezależni działacze, którzy się wypowiadali bardzo mocno antyreżimowo, ale jednocześnie białoruskiemu reżimowi wydawało się, że będzie w stanie, biorąc ich w zasadzie za zakładników, tych działaczy mniejszości polskiej, że będzie w stanie wywrzeć presję na władze polskie. To się nie udało. Zresztą na ile znamy postawę tych działaczy mniejszości polskiej, oni na 100% nie zgodziliby się, żeby, brzydko mówiąc, w dużym cudzysłowie, ich przehandlować za jakieś ustępstwa ze strony Polski. Ale Łukaszenko też szkoły zamyka polskie. Ja bym powiedziała, że nic nowego. To znaczy, to jest absolutnie konsekwentna polityka prowadzona od lat. I to też ma podwójne znaczenie. Z jednej strony oczywiście chodzi o kwestie polskie, ale tak naprawdę znowu to jest kwestia pewnej niezależności w myśleniu, w pozyskiwaniu źródeł informacji, a w tym, że jednak Polska jest postrzegana jako, no właśnie, przez społeczeństwo jako dobry wzór transformacji, dobry wzór funkcjonowania państwa, a przez władze z tego powodu jako pewne zagrożenie, bo to jest dobry przykład, który oddziałuje i zmusza do myślenia przeciętnego Białorusina, dlaczego u nas tak nie jest. Co oczywiście wywołuje niechęć w stronę władz, więc dlatego z Polską jest odwieczny problem Aleksandra Łukaszenki. A może to jest po prostu zasługa Władimirowicza Putina? Myślę, że nie do końca, dlatego że jedyne, co bym upatrywała obecnie, i to tak na dobrą sprawę od kilku miesięcy, to jest zmiana retoryki białoruskiej polityki historycznej na bardzo mocno antypolską, również z zapowiedziami, że będą ścigani żyjący żołnierze AK, jako ci, którzy gloryfikowali, uwaga, uwaga, faszyzm czy nazizm, więc coś, co nam się w głowach nie mieści. Natomiast to jest tylko częściowo ten odprysk, bo warto zwrócić uwagę, że jak się rozkręcała rosyjska kampania historyczna wymierzona w Polskę, ale nie tylko, choćby w państwa bałtyckie, to jednak Białoruś przez dobre półtora roku zachowywała daleko posunięty dystans, tak bym to określiła. Teraz oczywiście Rosja skorzysta z tego, będzie korzystała też na pewnych trudnych kartach w stosunkach polsko-białoruskich, tych historycznych oczywiście. I wcale nie wykluczam, że za chwilę się okaże, że dzień 17 września będzie na Białorusi obchodzony jako Dzień Jedności Narodowej. No tak, chyba taka propozycja nawet padła. Padła, przy czym to jest długa, długa historia, długa, długa dyskusja, dlatego że nie po raz pierwszy się takie głosy na Białorusi odzywały, że to faktycznie jest Dzień Zjednoczenia Ziem Białoruskich.
ale jakby one były trochę pacyfikowane też na tym oficjalnym poziomie. Nie było takich głosów ze strony oficjalnych białoruskich władz, no a teraz się pojawiły. Dobrze. Grobno Lida Brześć. Czy polskie ślady da się jeszcze zachować w obecnej tej sytuacji, jaka tam istnieje? Jeżeli tak, to czy długo, czy nie? Czy ci Polacy na przykład będą musieli wyjechać po prostu, mówiąc? Myślę, że się da, dlatego że mniejszość polska akurat jest dość specyficzną mniejszością, która wcale niekoniecznie chce wyjeżdżać do Polski, bo przecież takich ofert mają niemało. Ma się kto troszczyć o to dziedzictwo historyczne, przynajmniej część tego dziedzictwa. Część oczywiście jest we władaniu państwa białoruskiego, no i co oni z tym robią, to możemy mieć różną ocenę, ale jednak trudno, żeby tą spuściznę historyczną wymazać zupełnie. I sądzę, że nawet nie Polacy, nawet Białorusini lokalnie coraz bardziej się zaczynają interesować historią. No i zwróćmy uwagę, jakie flagi, jakie herb towarzyszyły ubiegłorocznym protestom. Biało-czerwono-biała i herb Pachonia. Herb i barwy Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli coś, co jest kojarzone z Rzeczpospolitą, z tą zachodnią częścią historii Białorusi. Tylko wie Pani co, też jest z drugiej strony takie przypisywanie, na przykład ja się spotkałem, że ktoś mówi, że Moniuszko Białorusin. Ale na przykład w zeszłym... W ogóle zeszłym... Jest w Białorusi, Litwin, Polak. Dwa lata temu były cudowne obchody związane właśnie ze wspólnym dziedzictwem Stanisława Moniuszki. Na to można budować, bo takich osób jest bardzo dużo. To jest w zasadzie ta dobra spuścizna wspólnej historii. To właśnie wymieniony Mickiewicz, ale też choćby... I nie tylko Kościuszko, zresztą w ubiegłym roku urodziny Kościuszki były organizowane przez polską ambasadę, ambasadę Stanów Zjednoczonych. Przyjechał minister spraw zagranicznych Litwy przy obecności ministra spraw zagranicznych Białorusi. Więc byłoby raczej na czym budować, tak samo zresztą jak Konstanty Kalinowski, jeden też z bohaterów narodowych Białorusi, którego imieniem jest akurat nazywany program stypendialny dla Białorusinów relegowanych z uczelni, który to program funkcjonuje od 2006 roku. Więc myślę, że takich pozytywnych bohaterów mielibyśmy bardzo dużo i to pokazuje, że mamy bardzo silne, pozytywne, wspólne dziedzictwo. Serdecznie Pani dziękuję w swoim i w czytelników imieniu. Bardzo proszę.